wspinaczka na taką wieżę nie jest łatwa, ponieważ bułki są bardzo luźno umocowane. Zadaniem wspinaczy jest zebranie jak największej ilości przysmaków do umieszczonej na plecach torby. Ze względów higienicznych prawdziwe bułki zostały zastąpione plastikowymi. Cała wieża składa się łącznie z 9 tysięcy takich plastikowych wypieków. Prawdziwe, tradycyjne bułki piecze się z pasty wyrabianej z ziaren lotosu. Do małej rybackiej wioski, gdzie odbywa się festiwal, przyjechało kilkadziesiąt tysięcy amatorów tych słodkich przysmaków. Znowu lotos, lotus, lotos. A gdzie to, gdzie to? Bo nie usłyszałem. Hongkong. Festiwal bułek. Węglowodany, zło. Jakbym słyszał swojego lekarza. Pozdrawiam serdecznie. Ale którego? Nie jest taka pani przesympatyczna. Pozdrawiam panią Elżbietę. Jak pan się nie będzie mnie słuchał, to pan źle skończy. Jaka solidarność? Ja widziałaś? Nie, solidarność była przed chwilą. Czy nie? Dobrze widziałem? To było polskie baner solidarności. Logo. 1-1-1. Na festiwalu ciepłych bułek? Ja wiem. Wolałbyś 666. Ja rozumiem, że solidarność chce teraz rozdymić całą Europę, ale aż sięgacie, aż tam. Numer 10. Geografia. Jaki język urzędowy obowiązuje w Argentynie? Hiszpański. Hiszpański, tak. Tak właśnie myślałem. Albo zgubiłem, albo nie dostałem skrótu najważniejszych informacji. To w takim razie... Piotr, spokojnie, nie denerwuj się. To moja wina, pewnie mi się gdzieś zapoziało. Świat się nie zawalił, nic takiego złego się nie wydarzyło. Za chwilę sobie do tego, co ważnego w kraju i na świecie wrócimy. Pan numer 1. Język polski. Przez jakie H pisze się słowo hamak? Hamak przez CH. Hamak jest przez samochód. Przez samochód. Mona Lisa zachwyca oczy wielu wielbicieli sztuki już od kilkuset lat. Na jej temat powstało wiele rozpraw naukowych. Powstało też mnóstwo jej kopii w lepszym i gorszym wykonaniu, ale czegoś takiego zapewne jeszcze państwo nie widzieli. Takimi zdolnościami pochwalić się może niewielu. Malowanie Mona Lisy na odległość to przecież nie lada sztuka. Pora sprawdzić, czym tak naprawdę tworzył dzieło artysta. Zaskoczeni? Jak widać, dla mistrza nie narzędzie, ale natchnienie jest najważniejsze. Panie Janie, język polski. Wyraz charakter. Piszemy przez CH czy przez samo? Sama. Przez CH. Charakter jest przez CH pisany. To, co państwo widzą za moimi plecami, to jedno z najstarszych urządzeń na świecie, machina zwana katapultą. I proszę zobaczyć, jak prawdopodobnie w Turcji, jeśli dobrze zrozumiałem ten film, wykorzystuje się dzisiaj katapultę do celów przeprowadzkowych. O właśnie, w ten sposób można sobie, skacząc na katapultę, przekazywać paczki, a nawet telewizor. Uwaga, hop, skaczemy, leci, hop. No nie doleciał. No co, no i trzeba uciekać w takich sytuacjach.